Dziękuję pięknie, szanowni państwo, za zaproszenie do udziału w tejże konferencji, jakże ważnej, istotnej z punktu widzenia budowania dwóch wartości. Z jednej strony budowania poczucia zaufania pacjentów do jednostek świadczących im różnego rodzaju usługi medyczne, a z drugiej strony z punktu widzenia budowania tego najlepszego wizerunku samych instytucji. Takich instytucji, które na co dzień przecież są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania tego społeczeństwa, a świadczących owe usługi, które mają prawo poszukiwać poczucia bezpieczeństwa, mają prawo poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak budować ten swój wizerunek, jak budować całą bazę bezpieczeństwa, także aby być zgodnym z przepisami o ochronie danych osobowych, aby nie naruszać tych przepisów. Bardzo często na tak zadane pytanie odpowiedź jest niezwykle trudna. Tak samo jak i niezwykle trudno będzie mi odpowiedzieć na wiele pytań, które mogą się pojawić w związku z moją prezentacją dedykowanych ochronie danych osobowych, zwłaszcza, że czeka nas nie lada wyzwanie, a mianowicie nowe rozporządzenie unijne, które wprowadza nowe obszary ochrony danych osobowych i nakazuje nam na nowo oszacować wszystkie ryzyka towarzyszące procesom przetwarzania danych osobowych. Proszę państwa, ochrona danych osobowych nie jest wartością wirtualną. Ona się wpisuje w podstawowe prawa człowieka, które są zagwarantowane zarówno na podstawie przepisów prawa unijnego, owej słynnej konstytucji unijnej, a mianowicie artykułu 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak i na podstawie przepisów rodzimych konstytucji, także naszej konstytucji, artykułu 47 i 51, ale przede wszystkim też ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy, szanowni państwo, która wkrótce w tej wersji, której ją znamy, odejdzie w niepamięć. Czeka nas bowiem zupełnie nowe ustawodawstwo, czeka nas rozporządzenie unijne, a zegar tyka, jeśli chodzi o wejście w stosowanie tychże przepisów, bo nastąpi ten czas zmierzenia się z tą nową rzeczywistością, nastąpi 25 maja 2018 roku. Wejdzie nam w stosowanie, choć obowiązuje, ale rozliczani będziemy i będziemy analizować te wszystkie obszary i procesy i realizować tak naprawdę prawa podmiotów danych na poważnie w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Dzisiaj mamy jeszcze obowiązki, które wynikają z obowiązującego ustawodawstwa, czyli obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych. Ta zaś jest implementacją dyrektywy 95/46 WE w sprawie ochrony danych osobowych. Proszę państwa, państwa członkowskie mają dokonać analizy wszystkich swoich przepisów krajowych pod kątem dostosowania ich do przepisów rozporządzenia. Co to znaczy? To znaczy, że rozporządzenie stawia pewne akcenty i te akcenty, szanowni państwo, znajdują swoje odzwierciedlenie w szeregu norm, w szeregu przepisów, które w tym rozporządzeniu są ukształtowane. Otóż rozporządzenie wskazuje na konieczność zastosowania neutralności technologicznej. Nie ma znaczenia tak naprawdę, za pomocą jakich narzędzi przetwarzamy dane, liczy się skutek w postaci najbardziej optymalnego procesu przetwarzania, czyli dostosowanego do przepisów rozporządzenia. Tutaj nie chodzi o to, jaki wytwórca, jaki producent jest najlepszy. Chodzi o to, czy określone rozwiązania przeszły test pod kątem ochrony danych osobowych, czy zbudowano określone aplikacje, określone produkty i usługi, także przez dostawców tych produktów i usług, spełniają także gwarancje wynikające z przepisów rozporządzenia. Rozporządzenie także nakazuje nam uważniej spojrzeć na samą definicję danych wrażliwych, która to definicja się zmienia, iż nakazuje nam traktować dane wrażliwe jako nie tylko dane dotyczące samego pacjenta, ale pośrednio dotyczące też wszystkich tych, którzy na jego rzecz świadczą określone usługi, oraz traktować jako takowe także wszelkie urządzenia, za pomocą których dane o stanie zdrowia są finalnie określane,
produkowane, są opracowywane. Również rozporządzenie nakazuje bardzo bacznie przyjrzeć się przepisom, tym przepisom, które dzisiaj obowiązują, oraz nakazuje dokonanie pewnej oceny, a mianowicie, czy jesteśmy przygotowani z punktu widzenia chociażby ustalenia, kim jesteśmy w tej strukturze przetwarzania danych osobowych, jaką pełnimy rolę, czy jesteśmy administratorem danych osobowych, czy jesteśmy współadministratorem, czy jesteśmy może przetwarzającym na zlecenie. A jeżeli tak, czy mamy stosowne umowy podpisane z administratorem jako przetwarzający? Również musimy spojrzeć, zwłaszcza z punktu widzenia budowania systemów informatycznych centralnych, czy oby przypadkiem nie dochodzi do ukształtowania takiej roli administratora systemu, która nie zawsze będzie polegała na byciu administratorem wszelkich danych osobowych w tym systemie przetwarzanych dla wszelkich celów. Musimy także dokonać oceny przepływów danych, czy mamy do czynienia z udostępnieniem danych innemu administratorowi, czy może mamy do czynienia z relacją, która tak naprawdę jest tylko i wyłącznie desygnowaniem naszych celów, jeżeli chodzi o ich sposób i formę realizacji na inne podmioty, ale cały czas owe cele pozostają naszymi, czyli administratora, a podmioty mają rozliczyć się ze sposobu ich realizacji i czynią to wskutek określonych wytycznych zawieranych w umowach powierzchownych. Mamy także dokonać wreszcie samych ocen z procesów przetwarzania, albowiem rozporządzenie za chwilę będzie pozwalało rozliczyć te procesy przetwarzania chociażby poprzez zgłaszanie procesów przetwarzania organowi nadzorczemu, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Mamy dokonać także oceny, czy rzeczywiście potrzebujemy danych osobowych, a może potrzebujemy wyłącznie danych anonimowych, czyli tak naprawdę nie danych osobowych, ale takich danych, które noszą cechy danych statystycznych, odpersonalizowanych, albo czy też będziemy potrzebować danych osobowych, które będziemy musieli na odpowiednim etapie zabezpieczyć, chociażby poprzez proces pseudonimizacji. To są nowe pojęcia, które wynikają z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych, takie właśnie jak chociażby pseudonimizacja, szanowni państwo, pojęcie, które do tej pory nie występowało w naszych przepisach o ochronie danych osobowych. Co jest też bardzo ważne i istotne, tutaj proszę państwa muszę to zaakcentować, nie porozumienia, nie umowy, nie wytyczne, nie zarządzenia, nie akty wewnętrzne mają stanowić o podstawach udostępniania danych osobowych. O tych podstawach powinno stanowić prawo. O tych podstawach powinna stanowić ustawa, a nie wewnętrzne wytyczne, które choćby nawet nie wiem jak były, solidne i bazowały na dotychczasowej wiedzy i praktyce, nie będą stanowiły wystarczających gwarancji dla podmiotów danych i mogą być zmienne przez sam swój charakter. Proszę państwa, bardzo ważne jest, abyśmy patrząc na rozporządzenie i analizując, jakie systemy budujemy, tak naprawdę, czy też w jakich systemach uczestniczymy, partycypujemy, abyśmy zadali sobie pytanie, no właśnie, na jakiej podstawie prawnej te dane w systemach są przetwarzane, na jakiej podstawie prawnej tymi danymi się wymieniamy, te dane udostępniamy innym podmiotom, na jakiej podstawie prawnej te dane, proszę państwa, przechowujemy tak długo i na jakiej podstawie prawnej te dane, proszę państwa, aktualizujemy dopiero po określonym czasie. Te wszystkie pytania tak naprawdę są pytaniami, które swoje odpowiedzi powinny znaleźć w przepisach prawa, zwłaszcza, że mówimy tutaj o wielkim procesie przetwarzania najwrażliwszych z danych, a mianowicie danych o stanie zdrowia, danych o nałogach, danych o seksualności, bo państwa sektor tak naprawdę przetwarza szereg danych wrażliwych i nie są to tylko dane o stanie zdrowia wbrew pozorom. Bardzo dużo zatem należy do samego administratora. On musi wskazać, jaką ma podstawę. I tu jest też ważna informacja. Administratorzy z sektora publicznego zgodnie z rozporządzeniem bardzo ostrożnie będą mogli sięgać po zgody osób, których dane dotyczą, bo tam, gdzie nie ma równowagi pomiędzy podmiotem pozyskującym zgodę, a wyrażającym zgodę, nie zawsze będziemy mówić o zgodzie dobrowolnej, zgodzie opcjonalnej i zgodzie możliwej do odwołania w każdym czasie. Poza tym pytanie, czy ta zgoda w ogóle powinna być podstawą prawną dla budowania określonych systemów informatycznych czy organizacyjnych, które przecież z racji swojej natury powinny funkcjonować w sposób ciągły, stały, aktualny i prawdziwy. Proszę państwa,
Oczywiście będziemy analizować również wszystkie systemy z punktu widzenia braków, które dzisiaj odnotowujemy na poziomie polskiego prawa. Tych braków jest dużo, szanowni państwo. Przedstawiłam tutaj tylko przykładowe. Otóż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił uwagę chociażby na taki system informatyczny monitorowania profilaktyki, SIMP, gdzie od wielu lat toczy się dyskusja, czym tak naprawdę jest ten system. I obawiam się, że odpowiedź na to pytanie, że jest to tylko system informatyczny, a nie zbiór danych, jest odpowiedzią z natury błędną. Nie ma podstaw prawnych dla funkcjonowania określonego zakresu danych w tym systemie. Nie wiemy do końca, jakie są źródła zasilania tego systemu. Nie wiemy, kto miałby być uprawniony, jeśli chodzi o dostęp do tego systemu. Nie wiemy, jak długo te dane miałyby być przechowywane. Kto miałby wykorzystywać te informacje i jakie byłoby ograniczenie celu dla wykorzystywania tych informacji. To są pytania, na które ustawodawca jak do tej pory nie odpowiedział, choć wiele podjęto, proszę państwa, dyskusji i być może jesteśmy na dobrej drodze, aby wreszcie tę kwestię właściwie, czyli zgodnie z przepisami prawa uregulować. Kolejny temat, który przez tyle lat był tematem nierozwiązanym, tematem nieuregulowanym, to temat Krajowego Rejestru Nowotworów. Szanowni państwo, można powiedzieć, że dopiero 24 sierpnia 2016 roku skończyła się kilkudziesięcioletnia batalia o właściwe umocowanie w przepisach rangi ustawy, no może nie do końca jeszcze tylko i wyłącznie w przepisach rangi ustawy, ale wreszcie powstało nam rozporządzenie, które określa, jakie dane miałyby być w rejestrze nowotworów przetwarzane, bo o tym, jakie mogłyby być przetwarzane, póki co przez wiele lat decydowała, proszę państwa, statystyka publiczna. A zatem wreszcie pewne regulacje znalazły swoje życie w przepisach prawa, a jest to bardzo ważne, aby każdy korzystający z takich rejestrów mieli też świadomość, iż wykorzystują regulacje jasne i przejrzyste. Przypominam, iż dzisiaj obowiązujące przepisy wymagają bardzo dużego przeglądu. Przykład, proszę państwa, kiedy analizowałam przepisy dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej, zauważyłam takie przepisy, które mnie po prostu zafascynowały. Okazuje się, że aby dostać informację o stanie zdrowia, wystarczy podać imię i nazwisko i adres osoby, która miałaby być upoważniona do pozyskania tych danych przez pacjenta. A żeby udostępnić dane z dokumentacji medycznej, wystarczy imię i nazwisko. Więc w tym momencie pytam się, jak tak naprawdę administratorzy danych mają weryfikować dane osobowe osób upoważnianych, aby zapobiec zarzutowi udostępnienia danych osobie nieuprawnionej. Jak mają to robić, skoro nie mają żadnych narzędzi przewidzianych dla weryfikacji tożsamości tej osoby, bo przecież legitymować jej nie mogą. Jest wiele wyzwań stojących przed polskim ustawodawcą, jeśli chodzi o wyposażenie administratorów danych w jasne i przejrzyste narzędzia, prawne narzędzia dla realizacji zasad wynikających z przepisów branżowych i przepisów o ochronie danych osobowych, do których te przepisy branżowe bardzo często się odwołują. Kolejna rzecz to przede wszystkim budowanie tego procesu bezpieczeństwa danych, ale rozumianego jako dostosowanie do wszelkich prawideł rozporządzenia. Administrator danych, analizując, w jakim systemie informatycznym, w jakim systemie tak naprawdę organizacji pracy uczestniczy, musi dokonać oceny, czy zapewni zasadę rozliczalności na poziomie przestrzegania przepisów. Czy te wszystkie przepisy RODO będą analizowane, będą przestrzegane i będą egzekwowane. Przy czym ta egzekucja obowiązków musi mieć charakter stały. Ta analiza i kontrola sposobu realizacji obowiązków z RODO musi mieć charakter ciągły. Dalej musi administrator dostosować te zasady do aktualnego stanu wiedzy i dokonać analizy ryzyka. A tych obowiązków dla administratora danych osobowych rozporządzenie o ochronie danych kreuje naprawdę dużo. Lwia część tych obowiązków jest powtórzeniem z obecnie obowiązującej dyrektywy i ci, którzy ochronę danych osobowych postawili sobie za punkt honoru w tworzeniu najlepszych rozwiązań dedykowanych ochronie bezpieczeństwa, także pacjenta i ochronie dobrego wizerunku firmy, instytucji, wiedzą o tym, że szereg tych zasad jest im znanych i szereg tych obowiązków jest realizowanych na bieżąco. Ale przecież mamy bardzo wiele nowych obowiązków, chociażby takich jak obowiązek uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania, wprowadzenia domyślnej ochrony, dokonywania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych,
obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych, obowiązek współpracy z organem nadzorczym czy zgłaszania naruszeń, które to naruszenia mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter, od zagubienia pendrive'a przez pracownika, czy też, proszę Państwa, kradzieży serwera w jednym ze szpitali wskutek po prostu wyjścia jednej z pracownic na papierosa. Bo takie historie też się potrafią zdarzyć, jeżeli serwer jest umieszczony na parterze i bez okien z okratowaniem. Proszę Państwa, jest też obowiązek konsultacji procesu przetwarzania z organem nadzorczym, zwłaszcza wtedy, kiedy te ryzyka są bardzo wysokie i trudno je zminimalizować poprzez wdrożenie różnych rozwiązań technologicznych. Również, proszę Państwa, tutaj jednym z bardzo istotnych zadań jest wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych, dzisiaj nazywanego jeszcze administratorem bezpieczeństwa informacji. To jest człowiek, który ma nas wspomagać w tym procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Proszę Państwa, dostosowanie zasad do aktualnego stanu wiedzy to przede wszystkim analiza tego, co u nas się dzieje. Analiza, proszę Państwa, wszelkiego rodzaju rozwiązań technicznych, organizacyjnych, ale też analiza podmiotów, którym zlecamy przetwarzanie danych osobowych. W jednym ze szpitali zainstalowano monitoring. Monitoring na bieżąco rejestrował wchodzących, wychodzących ze szpitala, z izby przyjęć. Tyle, że okazało się, iż, proszę Państwa, ten monitoring znajdował się w dyspozycji podmiotu zewnętrznego, z którym placówkę nie łączyła żadna umowa powierzenia. Dalej, proszę Państwa, musimy tutaj dokonać oceny, w jaki sposób administratorzy są w stanie wykazać realizację uprawnień kontrolnych wobec podmiotów danych, bo tutaj zmienia nam się również podejście do ochrony danych osobowych z perspektywy zapewnienia większej przejrzystości i transparentności komunikowania procesu przetwarzania danych przez administratora osobom, których dane dotyczą. To dotyczy nie tylko pacjentów, to dotyczy członków ich rodzin, to dotyczy osób wskazanych jako osoby do kontaktu, to dotyczy wszelkich osób, których dane osobowe są gromadzone w ramach realizowanych zadań. Często są to po prostu osoby trzecie. Ta analiza ryzyka jest też niezwykle ważnym procesem, który stoi tutaj przed każdym administratorem i przetwarzającym dane osobowe na skutek jego zlecenia. Musimy przede wszystkim zweryfikować, jakie to rozwiązania w konkretnej firmie są tymi, które będą musiały być uwzględnione w zależności od formy organizacyjnej, struktury, rodzaju, specyfiki działalności, zakresu, kontekstu, celu przetwarzania danych. Tutaj moi znakomici przedmówcy wskazywali, każda jednostka czasami, mimo że opiera swoje funkcjonowanie na tych samych przepisach, jest inaczej zorganizowana. Ma inne ryzyka odnotowane, ma inne naruszenia, bo czasami po prostu w tej jednostce pracują inni ludzie. W związku z tym, oceniając te ryzyka, musimy zwrócić uwagę na to, abyśmy wszystkie rozwiązania, które u nas obowiązują, dostosowali do tych wszystkich elementów, czasami bardzo często zmieniających się. Musimy popatrzeć, jakie są katalogi operacji przetwarzania, które są związane ze szczególnym ryzykiem. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, przetwarzanie danych wrażliwych znajduje się właśnie w tym katalogu operacji, ale również profilowanie, czyli ta analiza automatyczna wszelkich danych osobowych w celu wypracowania określonej wizji tego pacjenta, celem wsparcia go, wsparcia członków rodzin, profilowanie pacjentów, myślę, szanowni Państwo, już dziś dokonywane bardzo często stanie się przyszłością w wielu instytucjach i będzie musiało być też oparte o jakieś mechanizmy prawne, o lepiej zbudowane rozwiązania ustawowe niż to dziś ma miejsce. Proszę Państwa, również trzeba zwrócić uwagę, jak wygląda kwestia monitorowania. Wideonadzór jest bardzo problematycznym zagadnieniem w wielu instytucjach. Nie tak dawno, proszę Państwa, jedna z zainteresowanych osób zadała pytanie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, jak to jest z tym monitoringiem na OIOM-ach, gdzie przechowywać taśmy, jak długo je przechowywać, czynić je częścią dokumentacji medycznej, która z racji tutaj obowiązujących przepisów raczej ma charakter otwarty, co robić, kiedy w tejże dokumentacji znajdują się także określone dokumentacje dotyczące monitoringu, określone dane chociażby związane z ruchem w szpitalu, czyli geolokalizacją pracowników szpitala. Przecież to są dodatkowe dane osobowe, a zatem czy mamy wystarczające przepisy prawa, które będą regulować procesy związane z monitoringiem szpitalami? To jest jeden z postulatów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pochylenie się nad tym tematem. Dlaczego? Aby wzmocnić
administratorów danych, aby oni nie czuli się niespokojni, iż być może działają w złej wierze albo działają po prostu wbrew przepisom, nie mając świadomości negatywnych konsekwencji różnego rodzaju działań. Dane biometryczne, proszę Państwa, pojawiło się pojęcie danych biometrycznych, nowa definicja danych biometrycznych w rozporządzeniu. To są już nie tylko takie dane, które kojarzą nam się z typowymi danymi pacjenta, ale też te, które są związane z jego unikalnymi cechami jemu przypisanymi, chociażby takimi, które go cechują behawioralnie. Mamy tutaj bardzo dużo nowych definicji i dużo nowych danych osobowych. Dane biometryczne stają się danymi wrażliwymi, a zatem przetwarzanie tych danych też będzie wymagało stabilnych podstaw ustawowych dla realizacji zadań administratora danych osobowych. Wielką rolę będzie pełnił w tym procesie wspierania administratora danych osobowych, niewątpliwie inspektor ochrony danych osobowych, który będzie, proszę Państwa, powoływany przez wielu administratorów danych osobowych, choćby ze względu na konieczność wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa. Jestem przynaglana do zakończenia swojej wypowiedzi, a w związku z tym tylko proszę zwrócić uwagę, jak wiele ocen wobec różnych kryteriów będzie musiało być dokonywanych przez administratora danych i przetwarzającego, bo na wiele kontroli, które GIODO jak do tej pory przeprowadził, wiele zostało stwierdzonych uchybień. GIODO jest w trakcie również czynności kontrolnych w sektorze służby zdrowia i w tym roku tych kontroli będzie coraz więcej, albowiem jesteśmy bardzo zainteresowani pozyskaniem informacji, w jaki sposób ten sektor jest przygotowany do wdrożenia przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w jaki sposób, Szanowni Państwo, są realizowane procesy przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada dają świadczeniodawcy i wszyscy ci, którzy świadczą usługi w sektorze zdrowia. A konsekwencją nieprawidłowości w obszarze stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych będzie, proszę Państwa, chociażby prawo osoby do odszkodowania. Tak, tak, już nie tylko prawo do odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, ale prawo do odszkodowania za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Na przykład niewykonanie obowiązku informacyjnego, przetwarzanie danych pomimo upływu okresu przechowywania zastrzeżonych ustawowo albo udostępnienie przypadkowo osobom nieuprawnionym. Myślę, że jest to ważna informacja, aby uzmysłowić sobie, jak wiele też pracy przed nami, jeśli chodzi o poważne podejście do tych zagadnień w oparciu o do tej pory wprowadzane rozwiązania techniczno-organizacyjne oraz kary finansowe. Proszę Państwa, kary finansowe o dosyć, powiedziałabym, wysokim pułapie, również przewidziane dla sektora publicznego, a zatem nie tylko sektor prywatny może drżeć przed nakazami generalnego inspektora ukształtowanymi w kierunku, proszę Państwa, właśnie kary administracyjnej nałożonej na tegoż administratora za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia. Tych tematów, Szanowni Państwo, uzbierałoby się niezwykle dużo. Mam nadzieję, że zapoznając się stale ze stroną internetową Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, będziecie Państwo poszerzać po pierwsze zakres wiedzy na temat tej tematyki, po drugie wachlarz Waszych zainteresowań jako osób, których dane dotyczą i których dane są przetwarzane także w tym sektorze i wielu innych, także będzie wzrastał i będzie się poszerzał. Myślę, że prawo do ochrony danych osobowych leży w interesie każdego z nas, bo każdy z nas może być administratorem, ale na pewno każdy z nas jest podmiotem, którego dane osobowe są przetwarzane i który z tego tytułu czerpie szereg praw gwarantowanych prawem Unii Europejskiej i prawem polskim. Dziękuję pięknie.